Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam dzisiaj o poranku. Na czym dziś polega moja poranna rutyna? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Na czym dziś polega moja poranna rutyna? Jako że sesję mamy na przeczekanie, doczekanie, a najważniejsze teraz na horyzoncie będą informacje i decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych, to jednak chciałbym się z Państwem podzielić taką moją poranną rutyną, czyli wykresami, na które zwracam uwagę na samym początku, gdy tylko się obudzę, gdy tylko będę chciał zaczerpnąć informacji, w którą stronę pozycjonuje się rynek na samym początku dnia. No i pierwszy, co teraz jest, pierwszy wykres, na który zwracam w szczególności uwagę, to jest wykres zachowania indeksów giełdowych w Hongkongu i w Chinach. Ponieważ od kilku dni trwa kolejna fala wzrostowa i nadzieja na to, że będzie się to wiązało z ożywieniem gospodarczym na świecie, z kolejną falą ożywienia gospodarczego, która ma potencjał przeniesienia się do Europy, zwłaszcza do Niemiec i zakończenia niemieckiej recesji, no i pośrednio także do Polski, ponieważ rynki emerging markets skupiają się przede wszystkim na Chinach. Chiński wpływ na gospodarkę europejską jest duży, a powiązanie polskiej gospodarki z niemiecką także jest duże. Dlatego też na czym polega dziś moja poranna rutyna? W pierwszej kolejności patrzę, co się dzieje w Chinach, ponieważ im mocniejsze, im silniejsze są wzrosty o poranku indeksów giełdowych, tym większa szansa na pozytywny rozwój wydarzeń w Europie, na to, że Europa będzie się zachowywała lepiej niż Wall Street. No i oczywiście wzrosty w Chinach to także impuls dla rynków emerging markets, czyli między innymi także dla warszawskiego parkietu. Więc jeżeli jest dobrze w Hongkongu, jeżeli jest dobrze w Chinach kontynentalnych, to powinno być dobrze także na warszawskim parkiecie. No i dzisiaj się okazuje, że mamy sesję lekkiej korekty, więc też jestem ciekawy, czy odbije się to na zatrzymaniu na rynkach w Europie, w Niemczech oraz oczywiście w Polsce. Drugi wykres, na który patrzę, to Korea. Czy Korea potwierdza zachowanie Chin? I trzeci wykres to jest Nikkei, czyli giełda w Japonii. Jeżeli jest zbieżność kierunkowa między tymi trzema różnymi rynkami, no to jest duże prawdopodobieństwo, że oznacza to globalny atak popytu na ryzyko. Dzisiaj mamy wzrosty w Japonii, mamy wzrosty w Korei, mamy sesję spadkową w Chinach, dlatego też sygnały są mieszane i raczej sygnalizują stabilizację i konsolidację w oczekiwaniu na inwestorów na Wall Street. Kolejny rynek, na który patrzę, to jest rynek miedzi. Z powodu tego, że wczoraj doszło do spektakularnego, bardzo silnego wyjścia nad potężny, super długoterminowy opór 8650 dolarów, który najlepiej widać na wykresie tygodniowym. Jako że miedź jest bardzo silnie skorelowana ze wzrostem gospodarczym na świecie, więc dalszy wzrost i pokonanie takich ważnych poziomów oznacza, że rynek także dyskontuje ożywienie gospodarcze, kolejną fazę ożywienia gospodarczego, który prawdopodobnie właśnie płynie z Chin. I wniosek jest taki, że skoro miedź rośnie, skoro cena miedzi ma tendencję wzrostową, więc także można twierdzić, że ożywienie gospodarcze wchodzi w kolejną fazę i to jest dobra wiadomość dla popytu na ryzyko w skali globalnej, czyli przede wszystkim dla rynków emerging markets oraz oczywiście do parkietów europejskich, bardzo ściśle powiązanych ze słabością albo z siłą chińskiej gospodarki. Dopiero kolejny rynek, na który patrzy, to eurodolar. Czy eurodolar potwierdza zachowania rynków azjatyckich, czy też nie? Oczywiście dalsze wzrosty eurodolara potwierdzają tendencję, a każde spadki eurodolara nie potwierdzają tej tendencji. Wczoraj rynek próbował rosnąć, ale jesteśmy cały czas nad poziomem 1,09. Dlatego też sytuacja moim zdaniem faworyzuje scenariusze prowzrostowe na rynkach emerging markets, w ogóle na rynkach ryzyka, wszędzie tam poza Stanami Zjednoczonymi, ponieważ taka powinna być interpretacja. Rynek, który pokazuje wzrosty eurodolara, sygnalizuje globalną chęć kupowania ryzyka, zwłaszcza wszędzie tam poza Stanami Zjednoczonymi.
Kolejny rynek to są amerykańskie obligacje i w tym wypadku są dobrym prognostykiem tego, jak rynek oczekuje, co się może wydarzyć na stopach procentowych, jako że stopy procentowe rentowności znowu próbują rosnąć, oddala się czerwcowa perspektywa obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jednak jesteśmy bardzo blisko bardzo istotnych danych makroekonomicznych, czyli tej decyzji Fedu, i to ona da nam już ostateczne paliwo do tego, żeby myśleć faktycznie o czerwcu jako momencie pierwszej obniżki stóp procentowych, czy też jednak nie. Dlatego też, chociaż mamy dzisiaj dane makroekonomiczne i to jest kolejny punkt w porannej rutynie, żeby sprawdzić, jakie są dane makroekonomiczne, to jednak moim zdaniem mają one zdecydowanie mniejsze znaczenie, chociaż im dane gorsze, tym lepiej dla popytu na ryzyko, ponieważ będzie się przybliżała perspektywa czerwcowej obniżki stóp procentowych, ale nawet gdyby dane były lepsze, to także będą potwierdzały ożywienie gospodarcze. Dlatego też od wielu ostatnich tygodni twierdzę, że bez względu na to, jakie są dane makroekonomiczne, jest aż 75% prawdopodobieństwa, że zostaną one zinterpretowane pozytywnie przez giełdy papierów wartościowych. Kolejny rynek, na który patrzę, to dolar jen. Z powodu tego, że jen jest teraz walutą finansującą strategię carry trade, co oznacza, że pożyczanie przez inwestorów jena na znikomy procent i inwestowanie momentalnie tych kwot w waluty i rynki, które są zdecydowanie wyżej oprocentowane, sprawia, że inwestorzy zarabiają podwójnie, przynajmniej liczą na to, że będą zarabiać podwójnie. W pierwszej kolejności na różnicy w oprocentowaniu między walutą, w której się inwestuje, a walutą, którą pożyczamy, czyli jena, a w drugiej kolejności na samej aprecjacji danego waloru związanego przede wszystkim z ryzykiem. Dlatego też strategia carry trade, jeżeli pary związane z jenem rosną, oznacza to, że popyt na ryzyko wykorzystuje strategię carry trade do tankowania ryzyka, przede wszystkim oczywiście indeksów giełdowych na świecie. Kolejny rynek, na który patrzę, to futuresy na indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, na Standard Poor's, oczywiście także na Nasdaq. I dzisiaj o poranku mamy tylko lekkie plusy, generalnie mamy konsolidację i prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie neutralna w Europie, ponieważ następny rynek, na który patrzę, to to, co się dzieje na futuresach na indeks DAX, gdzie mogą się otworzyć. Rynek jest teraz blisko psychologicznego poziomu 18 tysięcy punktów, więc prawdopodobnie dzisiaj do danych ze Stanów Zjednoczonych bądź też do otwarcia w Stanach Zjednoczonych niewiele się będzie działo. Będziemy spokojnie czekać nieco poniżej tego poziomu na wydarzenia, które będą miały miejsce w kolejnych godzinach, być może także w nieco dalszej perspektywie, ale proszę zwrócić uwagę także, że im bliżej jest końca tygodnia, tym większe znaczenie ma perspektywa tego, gdzie zamkniemy świece tygodniowe. I jako że jesteśmy teraz na maksimach na indeksie DAX, jako że DAX dyskontuje to, co się dzieje w Chinach, więc jest raczej większe prawdopodobieństwo dalszych wzrostów niż spadków. I równolegle dla DAX-a warto pamiętać o tym, że wzrosty euro-dolara sprzyjają niemieckim spółkom, niemieckim przedsiębiorstwom. Dlatego też wszyscy ci, którzy mają długie pozycje na DAX-ie bądź też na europejskich akcjach, bardzo się cieszą za każdym razem, kiedy euro-dolar równolegle rośnie. I kolejny rynek, na który patrzę, to Bitcoin. Bitcoin jest dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się może wydarzyć na giełdach na całym świecie, zwłaszcza na Wall Street. Więc skoro Bitcoin próbuje rosnąć, to prawdopodobnie charakterystyka sesji będzie prowzrostowa, a nie prospadkowa. Dzisiaj Bitcoin jest nad poziomem 73 tysiące dolarów, więc moim zdaniem jest większa szansa na wzrosty niż na spadki, nawet gdyby była sesja o horyzoncie konsolidacji. Natomiast Bitcoin wskazuje, że raczej z tej konsolidacji zatrzymania należałoby się spodziewać wybicia górą niż wybicia dołem. Amerykański dolar i rentowności to rzut oka każdego inwestora. Momentalnie powinien paść na rynek złota i w tym wypadku potwierdziliśmy tylko małe, krótkoterminowe wsparcie, a rynek ma ochotę wrócić do tendencji wzrostowej, ale żeby tak się stało, potrzeba właśnie dalszych wzrostów euro-dolara i spadków rentowności. Te rentowności, które się podnoszą, nie pozwalają teraz na kolejną falę wzrostową ceny złota, natomiast myślę, że na chwilę obecną zbliżający się Fed powinien
doprowadzić do utworzenia jakiejś korekty, zatrzymania jakiegoś malutkiego horyzontu bocznego na cenie złota, tak aby wychłodzić wskaźniki, żeby czekać, co się wydarzy po Fedzie, bo Fed ma naprawdę gigantyczny potencjał na zmianę percepcji tego, co się wydarzy dalej na stopach procentowych, więc prawdopodobnie będzie to także silny czynnik zachęcający do dalszych wzrostów ruchów na rynku złota. I na koniec patrzę także na polskie aktywa. Popyt na ryzyko płynący z Chin, płynący przez euro-dolara, bardzo silnie sprzyja polskiemu złotemu. Jeżeli euro-dolar będzie rósł, drodzy Państwo, to w Polsce mogą być zmiany polityczne, mogą być prowadzone polityki monetarne w jedną albo w drugą stronę, ale umocnienie euro, czyli długoterminowe wzrosty euro-dolara będą silnie wpływały na umocnienie polskiego złotego i będą bardzo silnie wpływały na polską giełdę, ponieważ polska giełda uwielbia hossę na euro-dolarze i nie ma hossy na warszawskim parkiecie bez wzrostów euro-dolara. Nie ma hossy długoterminowej. Dlatego też, jeżeli będziemy równolegle obserwować wzrosty euro-dolara, spodziewajmy się także aprecjacji umocnienia polskiego złotego i wzrostów polskiego parkietu. Natomiast warto cały czas pamiętać, że obecna sytuacja jest niezwykle specyficzna i ważna. Poszczególne pary związane ze złotem. Euro-złoty testuje kluczowe wsparcie 4,25, a dolar-złoty kluczowe wsparcie 3,88. To są miejsca, gdzie przebiega 14-letnia linia trendu wzrostowego. Ten poziom ma gigantyczny potencjał wsparcia. Jeżeli zostałby on pokonany, będzie to oznaczało, że na warszawskim parkiecie rodzi się kolejna fala długoterminowych wzrostów, że ryzyko długich pozycji silnie spada, a ryzyko krótkich pozycji gigantycznie silnie rośnie. Dalsze umocnienie polskiego złotego zwiastowałoby po prostu kolejną i to bardzo silną falę hossy na warszawskim parkiecie, ponieważ no nie ma też hossy bez umocnienia polskiego złotego, ponieważ inwestorzy zagraniczni to oni kreują te długoterminowe tendencje na warszawskim parkiecie. Przypominam, jesteśmy teraz na bardzo ważnym długoterminowym wsparciu na poszczególnych parach. Ja osobiście spodziewam się pokonania tych poziomów, kontynuacji hossy i w takiej sytuacji moim zdaniem będziemy bardzo blisko powielania schematów, które 20 lat temu miały miejsce na warszawskim parkiecie, a one zwiastowały nam hossę pokoleniową. Jednak warunek wystąpienia tego zjawiska jest jeden. Euro-dolar musi dalej rosnąć, pokonywać każde kolejne swoje opory i w takiej sytuacji, drodzy Państwo, zobaczycie, że hossa pokoleniowa w Polsce będzie kontynuowana i będzie miała swoje uzasadnienie tak fundamentalne, jak i techniczne. No i warszawski parkiet, który moim zdaniem jest na dobrej drodze, żeby przetestować ostatni maksima hossy, czyli poziom 2500 punktów. Dzisiejsza sesja prawdopodobnie na świecie będzie na przeczekanie, a na warszawskim parkiecie będzie to oznaczało, że każde utrzymanie nad poziomem 2400 punktów będzie także sprzyjało scenariuszom prowzrostowym. Jestem naprawdę zainteresowany tym, co się dalej wydarzy na warszawskim parkiecie, ale moim zdaniem jest zdecydowanie większa szansa na wzrosty niż na spadki i na tym polega dziś moja poranna rutyna. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu, gdy będziemy na bieżąco komentować spływające dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!